Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. Kilka dni temu doszło w Gorzowie do brutalnego pobicia. Wszyscy czterej podejrzani szybko trafili w ręce policji. Trzech pełnoletnich napastników na wniosek prokuratury zostało tymczasowo aresztowanych przez sąd. Najmłodszy, 16-latek, trafił do schroniska dla nieletnich. To funkcjonariusze o zdarzeniu dowiedzieli się około godziny 19 od pokrzywdzonego. Okazuje się, że do tego zdarzenia, do pobicia miało dojść godzinę wcześniej, a tak naprawdę sytuacja tego dnia miała powtórzyć się dwukrotnie. Funkcjonariusze ustalili, że ten mężczyzna jest w stanie rozpoznać sprawców, zna ich, przekazał nam kilka informacji i funkcjonariusze ruszyli w miasto, by poszukiwać osoby podejrzane. Bardzo szybko dotarliśmy do dwóch osób, które zostały zatrzymane na ulicy Nadbrzeżnej, przewiezione do komendy, ale wiedzieliśmy już wtedy, że to nie koniec naszych działań, że w tym pobiciu brało udział więcej osób, funkcjonariusze jeszcze tego samego dnia dotarli do kolejnych dwóch osób. To cztery osoby łącznie przez nas zatrzymane, trzy osoby dorosłe i jeden nieletni. Oni wszyscy usłyszeli zarzuty. Jeżeli chodzi o najmłodszego 16-latka, sąd zdecydował, by umieścić go na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich, natomiast trzy osoby dorosłe zostały tymczasowo aresztowane. Dodatkowo w tym postępowaniu zabezpieczony jest również telefon, na którym jest nagranie całej tej sytuacji i widać na nim brutalność, z jaką działały te osoby podejrzane. To nie tylko uderzenia pięścią w ciało, ale także kopnięcia w głowę. Te osoby usłyszały zarzuty, oczywiście postępowanie nadal trwa, ale tak naprawdę te wszystkie czynności najważniejsze zostały już przez nas i przez prokuraturę wykonane. No to przede wszystkim zatrzymanie tych osób podejrzanych i odizolowanie ich. My teraz mamy czas na to, żeby ten materiał dowodowy skompletować, no i ta sprawa na pewno swój finał będzie miała w sądzie i to sąd będzie decydował o karze dla podejrzanych. Na początku marca w Ciecierzycach została otwarta nowa remiza strażacka. Sąsiadujący z placem zabaw budynek pomieści średnie auto ratownicze, zaplecze socjalne oraz łazienki. Na tyłach budynku wykonano również niewielki magazynek oraz taras i wiatę wypoczynkową. Obiekt oprócz działalności strażackiej ma też służyć do spotkań i szkoleń ratowniczych. Sam proces budowy na szczęście był mało skomplikowany i udało się tę budowę wbudować w terminie, co jest najistotniejsze. Także jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Samo dofinansowanie było ze strony administracji rządowej od pana wojewody, serdecznie dziękuję. Z Nowego Ładu 500 tysięcy złotych, koszt budowy inwestycji 1 000 000 złotych. Remiza już jest gotowa, przygotowana, teraz oczekujemy na wóz strażacki i jestem głęboko przekonany, że będzie reaktywacja Straży Pożarnej w Ciecierzycach na takim dużym poziomie, jak w tej chwili jest tutaj w osiedlu, w którym jesteśmy. Naprawdę tutaj strażacy bardzo mocno rosną w sile i oby tak samo było w pobliskich Ciecierzycach. Oczywiście ogrzewanie nowoczesne fotowoltaika, która ma zapewnić ogrzewanie z tego budynku. Tak jak pani powiedziała, bardzo trudne dla architekta było wkomponowanie takiego budynku w tereny wiejskie. I to było tak najbardziej, które nam przyświecało. Stąd też obudowa tego budynku kostką klinkierową, żeby on się idealnie wkomponowywał obok budynki zabudkowe, które są właśnie w tej części Ciecierzyc. A na pewno, bo jest obok wiata, która posłuży również mieszkańcom w przypadku festynów czy jakichkolwiek innych spotkań, jakich będą chcieli, ale też w samych Ciecierzycach mamy rozbudowę szkoły w Ciecierzycach o halę sportową, nowe sale. I to mamy taki właśnie kompleks dwóch budynków, które w jednej miejscowości mają, tak jak pani redaktor powiedziała, zapewnić integrację i możliwość spotkań się mieszkańców. Od maja autobusy wyjadą na nowe, ulepszone linie. Największe zmiany będą dotyczyły linii autobusowych numer 101, 111 i 134. Cały czas można też zgłaszać swoje uwagi i propozycje w konsultacjach społecznych. Formularze dostępne są na stronach Urzędu Miasta i Miejskiego Zakładu Komunikacji. Po więcej informacji o nowych rozkładach jazdy zapraszamy do artykułu na portalu gorzowskie.pl.
101 został we wrześniu ubiegłego roku skierowany na osiedle europejskie, no ale wybrane kursy jadą do strefy przemysłowej. Wyłączamy te kursy ze 101, doprowadzamy do sytuacji, w której rytmicznie obsługujemy osiedle, a wszystkie kursy, które były realizowane dalej, przechodzą do linii 121 do innych linii. Czyli nie jest to likwidacja połączenia do strefy, tylko 101 uznajemy za na londyńskiej za bardzo ważną. 111. Zaproponowaliśmy rozwiązanie takie, w którym linia 111 do Chwalęcic, cmentarz i miejscowość Chwalęcice omija tylko ten króciutki kawałek ulicy Kosynierów Gdyńskich i dokonuje zajazdu ulicami Matejki, Fredry i Słowiańską. Dzięki temu co 30 minut w godzinach szczytu, w godzinach międzyszczytowych co 40 minut i dodatkowo w niedzielę, kiedy popyt w podróżach na cmentarze jest najwyższy, całodziennie przez co 30 minut mamy połączenie z przystankiem, od którego już jest bardzo, bardzo blisko do Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego. 134, tu największa zmiana. Robimy uzupełnienie z jednej strony 103 w południowej części miasta, a z drugiej strony 125. Czyli już od wspólnego przystanku przy łaźni dawnej, przy ulicy Jagiełły, 134 uzupełnia 125, czyli Walczaka, dalej Aleja Ruchu Młodzieży Niezależnej, Piłsudskiego, Górczyńska, Okulickiego, Kombatantów, Szarych Szeregów, Dekerta do szpitala. Co zyskujemy? Zamiast bardzo słabo wykorzystanych kursów kilku, rytmiczną częstotliwość 30-minutową w szczycie w ramach jednej linii i 40-minutową w międzyszczycie i mamy taki sam tercet linii 103, 125, 134 jak dzisiaj jedynka, dwójka, trójka, jedynie z niższą częstotliwością. To jest największa zmiana, która tak naprawdę powoduje wartość dodaną, bo obsługujemy tym nowym 134 sporą część miasta w pełnej koordynacji z innymi. Mamy kłopot z sensownym zaplanowaniem w centrum miasta krańca, czyli pętli autobusowej, gdzie mogłyby odbywać się postoje wyrównawcze linii obsługujących gminę Deszno i południową część Gorzowa Wielkopolskiego. Zmieniły się przepisy. Te przepisy wprowadzają już za 2 lata obowiązek zapewnienia kierowcom przerw z pawilonem socjalnym, toaletą z bieżącą wodą i tak dalej. Aby uniknąć krążenia autobusów na pusto, wydłużamy te wszystkie linie do pętli na osiedle Staszica. Dzięki temu, a w wybranych kursach do podstrefy gorzowskiej, kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Dzięki temu, szanowni państwo, mieszkańcy południowej części miasta, tych peryferyjnych fragmentów, czyli nie Śląska, pole golfowe czy trasa linii 103, tylko dalej na południe, uzyskają połączenie z całym centrem dalej niż tylko do katedry lub AWF-u i z największym osiedlem mieszkaniowym, bo państwa osiedle Staszica to jest ewenement. Jest to osiedle o bardzo dużym zagęszczeniu wysokiej zabudowy, a więc im więcej linii komunikacyjnych przy okazji tam trafi, tym lepiej. Przy okazji bezpośrednie połączenia ze strefą. 10 marca na drodze krajowej nr 92 w powiecie międzyrzeckim doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Kierujący samochodem ciężarowym z dużym impetem wjechał w opuszczone już rogatki na przejeździe kolejowym. Jak nie trudno się domyślić, sygnalizator pokazywał migające już czerwone światło nakazujące zatrzymanie. Niedługo po tym fakcie przejechał pociąg. 55-letni kierujący może zatem mówić o dużym szczęściu, bo w konfrontacji z nadjeżdżającym z dużą prędkością pociągiem nie miałby dużych szans na wyjście z tego zdarzenia bez szwanku. Mogło również dojść do katastrofy. Kierowca nie potrafił wytłumaczyć policjantom, dlaczego tak się stało, tym bardziej, że chwilę wcześniej korzystał z określonej przepisami przerwy. Zgodnie z nowym taryfikatorem 55-letni kierujący został ukarany mandatem karnym w wysokości 3000 zł i 15 punktów karnych. Przejazdy kolejowe pozostają pod szczególnym nadzorem policji, opowiada o tym kampania społeczna Bezpieczny przejazd, zatrzymaj się i żyj. Jej celem jest podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach oraz kształtowanie zachowań i utrwalanie właściwych postaw.
Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę, a na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszam jutro, tradycyjnie o godzinie 17:30. Do zobaczenia.